przetacznik, tak się nazywa. Ja? Przetacznik. Ale czy jest u was jakaś Weronika? Nie. Ja jestem Wiktoria. To się nazywa Weronika po łacinie, także jak macie Weronikę, to jest jej kwiatek. A spójrzcie mi, co na tej tablicy tutaj widnieje? Jeszcze. Jeszcze jest bóbr. Wszystkie te zwierzęta zaprezentowane tutaj na tej fotografii to są ptaki. Jelonek. Jelen. Daniel jest podpis, tak? Mamy Daniela w grupie? Nie mamy. Nie mamy Daniela. Moi drodzy, to jest ssak, nieco większy od sarny, mniejszy od jelenia. Nazywa się Daniel. Pani Danielowa nie ma poroża, podobnie jak sarna. Bo bardzo często młodzi ludzie i starsi też, jak widzą niewielkie takie zwierzątko z różkami, to mówią mały jelonek. Nie, u nas kochani, jeleni nie ma na Mierzei Wiślanej, na Żuławach też jeleni są niespotykane w tej naszej części. Ten mały ssak z rogami, z takimi niewielkimi różkami, to jest po prostu koziołek sarny, czyli pan sarna. Taka szata, ubiór sierści nazywa się suknią, wiedzieliście o tym? Także te zwierzaki mają tak zwaną suknię. I Daniel ma poroże pośrednie między rogami jelenia a łosia. A nie zauważyliście przypadkiem, że podgrzybki bardzo często rosną tam, gdzie dziki buktowały i wtedy ta grzybnia jakby jest pobudzona do tych owocników? Ziemia jest przewietrzona, ponadto dziki wyjadają larwy owadów i często są to larwy owadów, które są szkodliwe dla lasów. U nas dzików jest całe mnóstwo i mamy też dziki, które powinny dostać honorowe obywatelstwo miasta Krynica Morska, bo chodzą sobie, tak jak inni mieszkańcy, po skwerach, po uliczkach, wygrzewają się na trawnikach i bardzo chętnie się poczęstują, jak ktoś nieuważnie będzie miał zakupy w reklamówce. Bo potrafią reklamówkę rozerwać, my uciekniemy, a dziki nam zjedzą zakupy. Przepadają za chipsami. A jak myślicie, powinny jeść chipsy czy nie? Nie! A dlaczego nie powinny? Bo mają takie serce. Olsza, widzicie? Takie sercowate. Widzicie? Podejdźcie, ściśnijcie się trochę. Nie wolno, kochani, zrywać w tej prezerwacie. I zobaczcie. Olsza rośnie w środowisku, w którym jest dużo wody, ale ta woda porusza się tylko góra-dół, a więc nie przepływa, nie są nad rzeką, także olszę czarną spotkacie właśnie w takich terenach, gdzie woda stagnuje tu, czyli stoi, tu widać. I zobaczcie, jakie piękne kwiaty są. To są rośliny, które nad wodami spotkacie, posadźce, prawda? O, nie radziłabym się wam zagłębiać. Zastrońce bardzo lubią takie miejsca, bo lubią wody, na które polują na żaby, na przykład na myszy. Na pewno drzewa ciągną wodę z korzeniami z gleby i takimi specjalnymi rurkami, jakby, które nazywają się naczynia, prowadzą tą wodę po całym drzewie właśnie aż do wszystkich listów. Po lewej i po prawej stronie macie las. Ciekawe jaki. Który zbudowany jest z drzew. Jakich? Jak nazywa się drzewo? Jak się to drzewo nazywa? Sosna. Bardzo ładnie, sosna. A przyjrzyjcie się teraz tym drzewom i powiedzcie mi, czy one tu wyrosły z jabłek? Ja mówię, że
Bardzo dobrze. A po co poznałaś, że człowiek zasadził? Czy w lesie naturalnym drzewa będą posadzone jako linijki? Albo tu, zobaczcie, są rzędy zachowane i tam dalej. I do XVIII wieku, a więc 200 lat temu jeszcze, występowały tutaj przepiękne drzewa liściaste, a więc owe dęby, piękne lipy rozłożyste, buki, graby. Niestety człowiek korzystał zbyt hojną ręką z tych darów natury i doprowadził do wycięcia. Mało tego, jak wyciął dużo lasów, okazało się, że wydmy ruszyły. Wydmy potrafią w krótką chwilę zniszczyć potężne drzewa. I tak u nas było. Zaczęły zasypywać te lasy, które zostały, miejscowości rybackie. W związku z tym człowiek podjął rozpaczliwe wręcz próby, żeby zatrzymać ten piasek. Dlatego, że tutaj były domostwa, były siedziby rybaków, prawda? Ludność tutaj mieszkała, to były ich domy. I wyobraźcie sobie, kochani, że udało im się to. Wprowadzono najpierw taką trawę, którą dzisiaj zobaczymy na plaży. Ta trawa ma głęboki system korzeniowy. I tak związała to podłoże, że człowiek posadził drzewa, a tymi drzewami były właśnie sosny. Dlatego, kochani, na Mierzei Wiślanej jest tak dużo sosny. Najstarsze nasze sosny mają 170 lat, te właśnie, które posadzono pod koniec wieku XVIII, a więc te 170 lat temu, prawie 200. Natomiast w dzisiejszej gospodarce również stosuje się nasadzenia sosny. Nie naruszamy naturalnych procesów, jakie przebiegają właśnie w przyrodzie, tak? Albo jakaś robia. Nie ma konary. Może się nie może ugryźć.